Siema, siema, witam ze strony Damian OP221. Dzisiaj wam przedstawia Ursusem po Fajberg i właśnie pojedziemy, bo ponieważ mamy Sylwestra, ale do o północy akurat fajberki zostaną wysolone. Teraz bym wyselił, to by policja przyjechała i by mandat mi wypisała i wielkie problemy mi narobiła, żebym poszedł do więzienia siedzieć za nielegalne, bo fajerwerki mogą życie i zrobił zniszczyć w szpitalu i może coś ci wyrwać, co jest potrzebne tobie akurat w życiu, ale informuję o tym, że na Sylwetra musi być BHP, bezpieczeństwo swoich higiena pracy w fajerwerkach. I działa PayPal, to jest Zetor, mój oczywiście nowy nabytek akurat kupiony, po to, żeby Damian był zadowolony, że szybciej akurat tą pracę polowę. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnego odcineczka, po to, żeby był akurat jeszcze fajniejszy i ciekawy film. A to dalej nie działa, nie wiem co się dzieje, ale mi napisze, bo na live'ach pokazałem. Nikt nie rozumie. Jak ktoś się zna, ktoś ma 30 w realu, niech mi powie. Odpalam, odpali. Ale muszę trzymać, żeby nie zgasła. Rafał musi pchać, też nie idzie. Patrz, jaki spalony jest z tyłu. To jest spalone, to jest oczywiście od ognia. Bo przegrzałem traktora i nie wiem, co zrobić do mechanika. Dajcie przelej, to napiszcie oczywiście komentarz. Odpalę. Odpali. Długo. Ale po kilka sekundach zgaśnie, korbkę posymam. Tutaj Rafał by siedział, ja bym musiał symać, a będę mógł jeździć pracę. Jak ja puszczę, to zgaśnie, a Rafał jakby pchał mnie, dwie minuty pojeżdża i potem po pchaniu. Dwie minuty i potem zgasa i dalej nie trzeba od początku robić, bo coś nie działa. Zepsuty akumulator jest naładowany. I olej silnikowy dany, ale tak nie działa, nie znam się, ale bym chciał się dowiedzieć, kto ma w realu, niech powie, jak to naprawić. Zmęczałem się rozmawianiem. A, ja tutaj bramę sobie otworzyłem, bo ponieważ... Bo ja tak chciałem i tak musi, bo było zaplanowane oczywiście pojechać do sklepu. Do sklepu takiego... Takiego fajnego, tam gdzie fajberki się kupuje, a tam obok i paskomen. Tutaj sobie otworzę. Będę wyjeżdżał sobie urzędem 328. O tym zielonkiem pojadę. Kupić fajberki. A! Jeżeli ktoś się pytał, która godzina i oczywiście prawdę powiem. 13, a tak ogólnie 12.51, ale powiedziałem, że już jest 13, a jak dojadę, to będzie chyba na popołudniu. Jest 14 o 20. Będzie bailando, bailando, amigo figo, afio, abasido lindo. To będzie akurat w moim domu. Bailango, czyli impreza. Sam z kolegami. Będziemy się bawić noc celebrystrową w moim domu.
krowy chyba uciekają ze strachu i kury zdechną ze strachu i pies ucieknie do lasu ze strachu, będzie się bał. A co ja poradzę? Chciałem fajberki postrzelać. Nigdy tego akurat nie robiłem i chciałem akurat spróbować, jak to jest. Zawsze to koledzy mi dawali diabełki, powiedział: nie ruszaj. Nie ruszaj, bo ci jeszcze coś się stanie i ręce wyrwie. A masz diabełki, bo ty taki prosty, który dźwięk tylko daje taki błysk. A co od niego można oślepnąć i ogłuchnąć? Taki kolega akurat mówił mi w Sylwetę akurat. Jadę kupić, bo pieniądze akurat mam przygotowane. I przepraszam, że jest gra za głośno. Za głośno jest, idę naprawić, żeby było cicho, żeby Damiana było słychać. Na 50% akurat podgłosiłem, nie wiem co dobre. Ale daj tam mi znać, czy słychać grę i Damiana, czy słychać. Bo Damian jedzie po fajberki na Sylwestra, bo pierwszy raz będzie w życiu puszczał fajberki. W realu to ja nie puszczam, bo nie chcę potem mieć problemu. Awantury z kimś. Bo ja nie chcę w szpitalu być. Ja wolę popatrzeć. Ja wolę, żeby osoba zrobiła, która się zna na tym i kilka lat strzela i nic mu się nie stało, bezpiecznie się na tym i cały czas jest osoba zdrowa. Dzięki temu, że wystrzeli fajberki. Napiszcie, czy ktoś z was w rodzinie puszcza fajberki, nic się nie stało i cały czas jest zdrowy. Przez tą fajberkę. Betardy. Jadę po petardy. A gdzie ja pochodzę? Tutaj obok, tutaj na to siedzisko, które nie posiadam od pasażera. Ale bym chciał, żeby ten Ursus miał od pasażera, żeby sąsiad trafił, ale musiał iść do niego. A jadę najszybciej potrafię, bo zaraz mogą mi wykupić inni oczywiście sąsiedzi. Jeden to powiedział, żeby ja nie kupywał, bo se chałupę spalę. Bo mi wleci jeszcze do okna fajberka i ogień będzie i będzie trapiony. Ja powiedziałem, będę akurat na polu. On powiedział z pola, poleci do lasu i będzie poza lasu. Ja powiedziałem, co cię to interesuje? On powiedział, interesuje mnie po to, żebyś dalej funkcjonował. Żył zdrowy był i bezpieczny i nic sobie akurat się nie stało. A ja mówię, nie pierdol głupot, bo ja na to pies robi. Jak robisz pierwszy raz, to lepiej nie rób, bo ponieważ ręce ci powyrywają palce i będą problemy. Ach, powiedziałem sobie, ach, chyba jakiś pijany i głupoty. A do mnie powiedział, chyba ja jestem pijany. Chyba afera. I chciałem poinformować, że tym akurat tym askentem będzie film na bieżąco montowany. W editorze jakim pierwszym lepszym, który jest zajebisty i łatwiej dla poczkujących i zajebiście wychodzą i wygląda na to, że ty zajebiście zmontowałeś i będziesz z kim się podobał twój montaż. Fajberki będą montowane, ale będzie wszystko udawane, bo jest modyfikacja na fajberki, ale chciałem trochę inaczej zrobić, bo te oryginalne fajberki chciałem wykorzystać na serię Polski Rolni, taka fajberki mod, a są sąsiady na polskiej wsi chciałem wykorzystać jako edytor, jako fotomontaż fajberek. Bo chciałem coś innego zrobić, żeby po prostu nudno nie było. Żeby było tak bardziej ciekawie do oglądania oczywiście, żeby było klimat czuć akurat Sylwetra. Jedno będzie realne, jedno będzie takie zedytowane, po prostu żeby było bardziej ciekawie. I o północy sobie puścimy sobie fajberki kolorowe, bo ja jadę po nie. Jadę po te słabe. Takie ze na kiju. Się wsadza do butelki, zapala się i tak tak jak rakieta leci, a akurat i takie kolory się pojawiają. Te mocne nie będę kupywał, bo się boję, że mi coś się stanie, ale sąsiad akurat miał, raczej to był inny sąsiad, to był Krystian właśnie, który mnie obsegał. A sam go akurat widziałem, jak rozmawiał przez telefon, słyszałem i widziałem, bo to samo, dwa miejsca akurat robił. Robił gadanie, robił akurat ten zaplanowanie oczywiście fajberek, bo rozmawiał przez telefon z kimś i powiedział, że fajberki kupuje i ten, a ja chciałem do niego wyskoczyć, opieprzyć go, a on mnie opieprzył, ja chciałem go opieprzyć, oko ząb za ząb, chciałem oddać.
Ale nie chciałem sobie do bójki doszło, żeby afera była. Chciałem śnieżką rzucić, ale nie chciałem, bo ponieważ on kamieniem potrafi rzucić. Pomalować kamień na biało, rzucić powiem Hamas. Śnieżką. A to nie będzie śnieżka, tylko kamień. On taki jest, bo ponieważ takiemu jednemu wybił samochód sobie kamieniem, a powiedział, że śnieżką rzuca, bo go zdenerwował, bo serwy na niego trąbił. A ja sobie jadę po towar. Muszę jak najszybciej jechać, bo potem może nie będzie, bo ludzie wykupią. Bo dzisiaj jest ostatni dzień fajberek. Bo dzisiaj ludzie wykupią, nie będzie i Damian nie będzie strzelał, tylko będzie oglądał na niebie. Na czarnym niebie kolorowe fajberki. Muszę kupić, ja potrafię dobrze, że wcześniej się przygotowałem, to dzięki temu szybciej kupię. Wieczorkiem nie będę jechał, bo wieczorkiem nie będzie. Sam panów, co wczoraj kupiłem. Alkoholowego kupiłem, bo kiedyś piłem Piccolo. Orenzadę piłem. Sam pan równa się Orenzada. 0%. A ja sam pana kupiłem alkoholowego, żeby być prawdziwym mężczyzną. Prawdziwi mężczyźni takie rzeczy piją. A ja sobie jadę do sklepu kupić. Bo miałem postój na siku. Odlać się musiałem ksaki. Jechała policja, ale mnie nie widziała. Teraz miejska tutaj nie ma, ale bym chciał, żeby jeździła wiejska teraz ochronna. Tu switch mieszka. Ten niebieski samochód to jest skradziony. O. Stasio przyjechał. Bezemny. Ja tu zaparkuję i pójdę kupić ten towar. I kupię jeszcze przekąski. Widzimy się, jak wszystko ogarnę, jak kupię sobie. I widzimy się, jak zakupy zrobię sylwestrowe i fajberki kupię. O, nowość. Postawili tu. Bo kiedyś jak jechałem Rafowi kupić papierosy, to tego nie było i śmietnika było. Pewnie na wakacje będę tu Coca-Colę pił. Dobra. Idę. Ja widzę 14, bo ponieważ jakiś chłop, który zajął tak kolejkę za długo, oczywiście przy tej kolejce coś tam robił i jest jakaś kasjerka, jest go usługiwała. Można tak akurat w sumie powiedzieć. Usługiwała go, by za długo ja się zdenerwowałem i powiedziałem: panie, idź pan szybciej, bo ludziom się spieszy. On mówi: czego pan dupę truje, panie, bo ja sobie nic nie kupię. Panie, ja potrzebuję zapłacić, bo potem mi ktoś z ręki wyrwie i nie będę miał i będę normalnie jak wąs. Biedny, wąs kieszeni. On powiedział: panie, czy pan leczy się na głowę. Ja powiedziałem: panie, pan głupot nie gada, bo mi się spieszy na imprezę, bo jestem umówiony do swojej chaty, do mojej prywatnej akurat, bo zapuściłem gościa. On powiedział: co mnie to interesuje, w dupie to. A kasierka się zdenerwowała i go wygoniła, ale zrobiła, zapłacił za to wszystko, ale wygoniła go, bo kasierkę te denerwowało, że bardzo brzydko się zachował. A ja się spociłem teraz, nie było gorąco. Przez to, że się kłóciłem facetem, który prawie pół godziny stoi i nie może się decydować, co kupić. Miał, ale nie wiedział, co brać, a wziął, ale nie mógł się do... coś zrobić, nie wiedział, co zrobić. Ale w końcu wszystko wyszło na jaw, że kasierka zdenerwowała. Ten pan zapłacił za to, co wziął. Powiedział: a wezmę, nie będę się zastanawiał. A ja idę siatką, tutaj sobie postawię. Śp, śp, śp. Dobra. I wracam oczywiście na gospodarstwo i widzimy się o północy, jak będę pusa akurat. Fajerberki kupiłem na patyku. Takie ze butelki się kłada. Nie trąb, jak trąbnie, to ci się rozkroi palec, pokażę takiego, aż ci się odesce jedzie samochodem. Środkowy tak pokazuje, chłop wychodzi. A normalnie samochód kradnie switch i mu dzięki temu odechce się jazdę samochodem. Bo ludzie chyba chipsak wygrali prawo jazdy. Cze! Normalnie śmieje się, jaki brator by mu wzywał. Taki pornograficzny.
Nie będę tak się śmiał, bo ktoś uznał na live, że ja się śmieję, jakbym i brato rozywał. Taki śmiech mam, to jest oczywiście prawda. Zgadzam się. Sam to pomyślałem. To jest, o, strzelają fajberkami w prawdziwym życiu. Słyszałem. Znowu strzelają w prawdziwym życiu fajberkami. A jeszcze robią to nielegalnie. Dlaczego? Bo policja przyjedzie i sąsiad będzie gruby mandat płacił, bo nie wolno teraz od 29, bo jest zakaz, tylko jest 31 i 1 można, tylko obowiązkowo te daty, co powiedziałem, co można akurat 1 stycznia i 31 grudnia jest legalne oczywiście strzelanie fajberek. A ktoś strzelał teraz fajberką, teraz ktoś sobie strzelił, pewnie marnuje fajberki, żeby po prostu nie mieć fajberek już, żeby mu się skończyły i nie mieć fajberek na sylwetra. Sylweter będzie, on powie, kurwa, nie mam fajberek, a wcześniej powie, strzelałem fajberkami. Jak teraz strzela fajberkami, to traci zwierzęta, psy się boją. I za to policja przyjedzie ci gruby mandat ci wklepi 2000 zł za łamanie przepisów strzelania fajerwerków, ale 31 i 1 stycznia to jest legalne oczywiście i pozwolenie państwowe na strzelanie fajerwerek. A ten facet strzela oczywiście nielegalnego oczywiście źródła. Kupił legalnie, a łamie przepisy strzelania. Kupił po to, żeby oczywiście pieniądze zostały na minusie, żeby akurat zbankrutował, żeby nie miał pieniędzy akurat na dostawę fajerwerek, żeby zbankrutował. Nie umie oszczędzać, trudno. Tak jak fajkami. Alkohol kupuje, uzależni się, będzie bez serwy kupywał, a w końcu na minusie wyjdzie się i brak i będzie akurat jeszcze bezdomny. A papierosami tak jest, że wydaje pieniędzy i portfel pusty. I to jest prawda, mądre słowa Damian powiedział. Ten facet jest niedojebany, umysłowo psychiczny, bo strzela nielegalną datą. Nie wolno teraz, tylko może skupić i piwnicy szymać. I odpala z 31 albo 1 stycznia. Wtedy można, bo policja wtedy pozwala i Kaczyński pozwala wtedy palić. A ludzie teraz strzelają, marnują. A potem na Sylwestra narzekają, że im się skończyło, że nie mają. I plecy mi się spociły o tego rozmawiania, bo jest gorąco, co ja poradzę w prawdziwym życiu. A jadę najszybciej jak potrafię. Muszę jechać najszybciej jak potrafię, bo takie życie oczywiście Damiana. Bo muszę zdążyć, bo kolegami się umówiłem. Na 20 muszę się wykąpać, kąpiel wziąć, powsątać, przygotować. Dyskotekę, muzykę zrobić, wszystko przygotować, żeby była impreza sylwestrowa, żeby kolegów. Koledzy będą na 19-20, tak ich zaprosiłem. I jestem tego dumny, zadowolony, że spędzą sylwestra, hura, ale fajnie. Ale gorąco, jak jadę tym Ursusem. Chyba do śniegu skoczę, żeby się schłodzić. Brum, brum, traktorkiem. Na razie nie mówię, bo muszę odpocząć, żeby się nie spocić. 3 stopnie jest. Właśnie temperatury na plusie, a jeden stopień będzie akurat w nocy, o północy. Ja sobie jadę i będziemy fajberkami strzelać. Kto się cieszy, to zostawi łapkę w górę i zasubskrybuje, a kto się zadowolony z Damian, będzie pierwszy raz w życiu strzelał fajberkami. Ale bezpieczeństwo musi być. Jeżeli internet odpalę i przeczytam sobie BHP dotyczące fajberek, czyli bezpieczeństwo i regulamin używania fajberek, żeby być akurat cały i zdrowy i żeby na drugi dzień żyć, a nie zginąć. Są ludzie, co giną. Nawet pamiętam w tamtym roku właśnie w Łomiankach, to fajberka padła do domu komuś, wybuchła i pożar domu był. A akurat ale ludzie, co byli w tym domu, to uciekli na dwór i przeżyli, a dom akurat palił się i teraz pożarna przyjechała i policja i ten facet ma akurat dożywocia zakaz używania fajberek i ma kontrolę sprawdzają, czy fajberek nie ma. A ja tutaj wysiądę,
ale tymi fajberkami poza tym domem mówiłem akurat w prawdziwym życiu, tamtym roku akurat było, bo w internecie akurat taką informację wysłuchałem. Dobra, tu zaparkuję, nie, lepiej tam, bo jeszcze padnie. To jest urusza Syta 28, spłonie spowodowane fajberkami. Tego to nie, a ten sobie nie będzie, będę. A i tak na gospodarstwie mam zaplanowane, żeby nie strzelać poza gospodarstwem. Gdzieś w polu będę sobie strzelał. Dupa mnie spędzi, muszę się podrapać, bo mnie robak ugryzł. Chyba jakiś pijany jestem. Dobra, biorę. Zakupy biorę i fajberki i wszystko, idę akurat do domu ogarniać, przygotować i zaprowadzę, zaniosę. A zakupy i fajberki, fajberki tu położę. A zakupy położę akurat tutaj. Dobra, zakupy położę, zakupy. A w takim sklepie ABC sobie kupiłem, bo tam umowa jest podpisana o legalne przedawanie fajberek. Żeby mieszkańcy też mieli co świętować. Fajberki się wzięły akurat Chiny. Taka tradycja. Nie wiem, co to oznacza, ale nie będę o tym mówił, bo większość was, kogo by to interesowało. Mnie to nie interesuje, ale powiedziałem tutaj teraz sztuczne ognia równa się Chiny. Stąd się wzięła tradycja strzelania fajberek. Przepędza złe rzeczy. Czyli duchy, złe rzeczy, które wydarzyły się w 2022. Które rzeczy musi zepsuć wszystkie złe wspomnienia fajberką, żeby nowe, lepsze i fajniejsze i postanowienia noworoczne się spełniły. Mi akurat się nie spełniły w 2022 roku. Nie spełniły się, ale niektóre się udało, niektóre nie, ale nie udało się spełnić. Ale niektóre się udało. Miałem ograniczać komputer, siedzieć rzadko, a cały rok prawie przesiedziałem, a to się nie spełniło. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj i napiszcie, jakie ma ta na nowy rok postanowienia i cyta, żeby to się spełniło, czy anuluje się, czy się nie spełni. Tak jak ja mam, też podobny, pół na pół. Trochę się spełniło, trochę się nie spełniło, ale widzę, możecie się pochwalić. Widzimy się o północy, albo nie, widzimy się, jak będzie impreza, jak muzyka będzie lecieć. Kolegę poproszę, żeby dronem akurat nagrał chałupę i żeby z chałupy akurat było słychać Disco Polo, piosenki sylwestrowe. Zaraz będę. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj, żeby nie przegapić akurat odcinka sylwestrowego, co teraz. Życzę wam szczęśliwego nowego. Życzę wam na nowy rok, żeby wasze marzenia się spełniły i postanowienia na nowy rok 2023, żeby postanowienia noworoczne spełniły moje. Pół na pół, bo się trochę się spełniło, trochę się nie spełniło, ale miałem takie postanowienie, żeby rzadko siedzieć na komputerze, nie udało się i nie spełniło się. Ale poprawię na nowy rok, oczywiście, żeby to zrobić. Życzę wszystkiego najlepszego, szczęścia, radości na nowy rok. Gdy nowy rok staremu muszę przeczytać jeszcze raz, bo sam napisałem dla was oczywiście życzenia na nowy rok Sylwestra. Gdy nowy rok staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia, a ja przy takiej pięknej sposobności życzę ci dużo szczęścia i radości i żeby spełnienia i marzeń ci się spełniło i noworoczne życzenia ci się spełniły. Wszystkiego najlepszego i witam was na roku 2023.
I ostatni raz życzenia napisał, bo pewnie ktoś nie zrozumiał. Pewnie się spleniłem, sorry, przepraszam. Gdy nowy rok staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia, a ja przy tej pięknej sposobności życzę ci szczęścia, radości, pomyślności z okazji Sylwestra i nowego roku 2023. Witam. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj. Sam pisałem notatniku w telefonie. Dwa dni myślałem o tym, żeby to napisać. I fajberki puszczę. O, proste fajberkę wypuszczę. Musi się przygotować. Na razie się rozgrzewa się pod... O, widzisz? Tam coś się pokazało. Takie niebieskie. Napiszcie, czy wam się podoba. Lepsze były 17 mod na fajberki. Spróbuję chyba podwójnie. Chyba jeszcze dostawę jakąś mam fajberę. Nie, bo ogień mi... Akurat ogień mi zgasł. O, kilka naraz puściłem, takie różne kolorowe. Takie wesołe kolorowe. Pa. Pa. Szczęśliwego nowego roku. Witam was, rok 2020. Pozdrawiam, Damian UP221. Ale ładnie tu zajebiście wygląda. Nie teraz pójść, bo... Jestem, mam Ester sztuki. Gdzie? Gdzie? Ale jaja, ale mi się to podoba. Ale klimat to ma. Tam były kolorowe, jak kolory nie tańczy. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Pójdę z daleka, zgasę światło. Latarkę. Patrz. A koledzy akurat tam są. O tam, za chałupą w innym polu. Dlaczego zrobię fajberką ich? Nie spalić, żeby po prostu było bezpiecznie. Żeby oni nie mieli problemów ze mnie, co te fajberki. Ho, 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 pa. Koledzy puszczają. Moi, którzy co byli na imprezie sylwestrowej. To oni puszczają, a ja też puściłem, ale resztę to oni. Pozwoliłem im. Nie, abym jeszcze raz po prostu, bo tego dużo mam. Na promocji kupiłem. To były ostatnie sztuki. Ludzie się zrzucili na to, ale ja pierwszy się zrzuciłem na to i mi się udało fajberki. Idzie. Damian Cienku spuszcza fajberkę teraz. Jego kolej. Rafał? Tam sobie biega. Rafał, uważaj, żeby się nie przewrócił. Żeby się nie poslinął, bo jest blisko. Kimnął mi głową, bo gardło go boli i nie będzie Rafał Słuty Seles odpowiadał. A kto teraz puszcza? O, Bartek Zacharski puszcza. Fajberka. Zrobiłem sobie zdjęcie fajne, eleganckie, które będzie mi się podobało, jak zrobiłem zdjęcie fajberków kamerką GoPro. A jakie są? Idzie, 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 idzie. Normalnie jak karabin maszynowy. Takie fajberka. Fioletowy, bardzo ładny, mi się podoba. Mój ulubiony kolor. Podniecam się fioletowy. Wesołego nowego roku życzę Damian OP221 i ekipa LS Damian OP221. Noel ono się ma. W nowym roku. Teraz wszystkie różne kolory chyba mi się uda wyselić. Chcę, żeby był fioletowy, bo był ładny. Fioletowy kolor. Jest, mamy fioletowy. A jak ktoś powie to różowy? Hajc pod cholerę. Fioletowy nie można porównać z różowym, bo to prawie to samo. Te same kolory. Jak ktoś ma rację, niech prawdę napisał.
Ja nic nie jedzę, chyba już się skończyło. We mnie koledzy mają dostawę Fiber. O, o! Gdzie? Bartek Zacharski wypuścił Fiber. Ale to pięknie wygląda. Ten różowo-fioletowy fajnie wygląda, mi się podoba. To taki bardziej fioletówki, jak z GTA San Andreas. Pas. Jak to prestiżowo wygląda. Takich ty widzów nie ma z fajberek. Nie stać cię mnie na takie fajberki. Widzów fajny, ukochany mój. O, złoty też ładny. Bardziej widoczny ten żółty jest. Bardziej widać. Coś idzie? Cały czas to Bartek Zacharski strzela oczywiście fajberkami. Ja nie, bo ja nagrywam. Bo ja od tego jestem, żeby nagrać fajberki. O! Bogdan oczywiście teraz fajberkę odpalił. Sąsiad. Ładne ma pan Bogdan akurat fajberki. On w tym samym sklepie kupił co ja. On tu, tutaj przyszedł, bo nie chciał nikomu oczywiście chałupy spalić, bo się boi, że spali komuś chałupę. Teraz ostatnia partia. Pozostałem komunikat Remczewa. Tym stupidym filotowi. Jest, to moja była. Akurat to Damian puścił fajberkę. Damian OP puścił fajberkę. A teraz jak ja siedzę? Nie koniec. Wracamy. Kije zostaną tutaj, a pozbieram, jak śnieg się roztopi. Żeby po prostu basena na to nie wjechała i żeby ten kij nie spowodował akurat zepsucia masy. To taki kijak oczywiście z drewna. To tam była fajerberka w takim prosku, żeby wyselić pod ogniem. Idziemy dalej świętować. Szczęśliwego nowego roku i wesołego nowego roku. Życzę Damian OP221 i Rafał Sołtys teraz i Tomek. Życzę. I pochwalcie się komentarzu, jak się bawili Stasie. Albo się bawi ta Sylwestra. Ja idę dalej się bawić. Nara.